Witam wszystkich w 8 treningu vlogu i dzisiaj będzie trenowane w Crossbox Morskie Oko. Link do tego miejsca klasycznie znajdziecie w opisie. Dzisiaj rozgrzeję się jak zwierz, wykonując kilka animali. Są to sylwetki z grupy Reach, czyli sięgających, więc sięgałem jak małpa, jak krab. I jak skorpion, w ostatecznym rozrachunku jako małpokraboskorpion, czyli moje ulubione zwierzątko. Przed wyjściem na trening przypadkowo zeżarłem pół litra grycanów czekoladowych, więc niestety, ale muszę ponieść za to srogą karę. I dzisiaj będzie trening o wysokiej intensywności, składający się w dużej mierze z trisetów wykonanych w trzech seriach. Lecimy dalej. Na początek priorytet został położony na push wertykalny i wykorzystałem do tego celu naprzemienne wyciskanie hantli stojąc. Ale, dodałem tutaj też smaczek dynamiczny. Zadaniem tu było jak najszybsze wyciśnięcie ciężaru, co diametralnie zmienia odczucia w tym ćwiczeniu. Bardzo ważne jest, żeby we wszystkich ćwiczeniach polegających na wertykalnym puszu core był mocno spięty, aby oszczędzić lędźwiówce kontuzyjnych atrakcji. Kolejna część mojego treningu to triset, wykonany głównie we wzorcu przysiadu, więc przód uda był tutaj na uwadze. Mamy tu na początku ćwiczenie dynamiczne, jakim jest box squat na wysokość 1000 mm. Wykroki overhead z ciężarem 30 kg, a także landmile squat z gumalem. Jak widzicie, nogi nie są już do użytku, więc podciąganie na linię musiałem wykonywać samymi rękami. Potem mamy amerykańskie swingi w ilości 15 powtórzeń. I na koniec ćwiczenie, które kocha każdy wandal, czyli slambale, również w ilości 15. Ostatnia część treningu nie jest już niestety trisetem, bo przepaliłem wszystkie lody, które w sobie miałem i nie starczyło mi mocy. Dlatego tylko superset. Polega na pompce w połączeniu z ćwiczeniem o groźnej nazwie Body Soul. I plus do tego toast to bars wykonane stricte. W tym ćwiczeniu najtrudniejsze jest utrzymanie maksymalnego napięcia na korze i niedopuszczenie do jakichkolwiek ruchów w kręgosłupie. Ale dzięki temu jest jednym z moich ulubionych ćwiczeń na tą grupę mięśniową. Toast to bars nie jest stricte ćwiczeniem na core. Rozpatrywać go raczej powinniśmy bardziej jako globalne zaangażowanie przedniej taśmy. Niemniej jednak po wykonaniu kilku serii brzuch daje się we znaki.
albo tak jak kiedyś myślałem, siwe znaki. I to już tyle w dzisiejszym materiale. Zachęcam Was do badania wcześniejszych training vlogów, a także odwiedzenia nas na Instagramie i zasubskrybowanie naszego kanału na YouTubie. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Na razie.